Ja zacząłem, umówmy się, że to był mały chłopiec, bo ja tak to mniej więcej odbieram. Jak miałem lat 15, poszedłem do liceum, to poszedłem do radia i tam zostałem. I to było fajne i to mi się teraz z perspektywy czasu przydaje, bo umiem jakoś taki pancerz wokół siebie zbudować, że mnie nie wszystkie wasze opinie dotykają, albo jakoś łatwiej mi w tym zawodzie się odnajdywać. Ja wiem, że mam porozmawiać z trzema politykami, zrobić przegląd prasy, wypuścić dwa bloki reklamowe po 3 minuty, serwis informacyjny zajmie mi 6 minut, prognoza pogody minutę, to nie ma czasu. A jednocześnie to wszystko na antenie jest zaplanowane i musi się odbyć. To ja zdaję sobie sprawę, że jak ja usiądę z kimś i zacznę z nim rozmawiać, to w momencie, kiedy zadam mu pierwsze pytanie, usłyszę w słuchawce kończ. Bez telewizji, a politologów bez polityki, chociaż oni narzekają na polityków, że oni są tacy, jacy są. No tacy są, no to... Pan Jarosław Kuźniar będzie prowadził warsztaty u nas na uczelni dziennikarskiej, które będą się odbywały co 2 tygodnie w piątki. Zapisy drogą elektroniczną zapraszamy licealistów, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.